Systemy CRM, których firmy używały do tej pory, już nie wystarczają, żeby zbudować dobre relacje z klientem i żeby nimi zarządzić. Bo teraz to nie firma zarządza relacją z klientem, tylko to klient zarządza relacją, a firma co najwyżej może starać się, żeby jego doświadczenie w zetknięciu z firmą było jak najlepsze. Technologia musi nadążać za tymi wymaganiami konsumentów, klientów. Oni oczekują takiego samego doświadczenia w relacji z marką, jak mają ze swoimi znajomymi, którymi się komunikują SMS-em, kontynuują rozmowę przy spotkaniu na żywo, a następnie kontynuują wątek mailem. To samo powinno być z firmą. W związku z tym firma powinna być w stanie w każdym kanale, czy to jest sklep stacjonarny, czy sklep internetowy, czy kontakt center, być w stanie kontynuować rozmowę, być w stanie podtrzymać tą relację z klientem. I żeby budować zaangażowanie, technologia jest kluczowa, bo musi na to pozwalać, ale bardzo ważne jest też jej wykorzystanie i zastosowanie. Mamy w wielu firmach, w wielu na przykład, nie wiem, sklepach karty lojalnościowe, które są bardzo fajne. Klienci mogą wyrzucić, nie muszą pamiętać o paragonach, mogą zwrócić czy zareklamować towar dzięki temu, że mają elektroniczny paragon na karcie lojalnościowej. Ale wyobraźmy sobie, że żeby te karty wykorzystać w inny sposób. Nie w momencie, kiedy klient płaci przy kasie, pokazuje kartę lojalnościową, tylko żeby ich zachęcić. Na przykład wchodzi nowa kolekcja do sieci sklepów modowych. Zaprośmy użytkowników, zaprośmy klientki, żeby zbudowały sobie koszyki w internecie, podzieliły się tymi koszykami, wymieniły doświadczeniami, umówiły się na dany dzień w sklepie, gdzie będzie na nich czekał stylista i przygotowany ubrania czy rzeczy, które sobie do tych koszyków włożyły. To buduje całkiem nowy model biznesowy, całkiem inaczej angażuje klientów i wnosi nową wartość. Jeśli mówimy o budowaniu zaangażowania i o tym, że klienci wiążą się z marką, a nie z konkretnym kanałem sprzedaży, to kluczowym w tym, żeby ta relacja była pozytywna i rozwijała się w kierunku, w którym chcemy, jest kontekst. Znaczy informacje przekazywane użytkownikom, komunikaty, oferty, promocje muszą być kontekstowe. Znaczy muszą pasować do tego, czego w aktualnej chwili klient oczekuje, poszukuje. A żeby to osiągnąć, to musimy mieć pod spodem jedno spójne źródło prawdy, jedno spójne źródło wiedzy.